Witam, jestem Venom Lazarus, jest ze mną dzisiaj... Mardar, siemano. Siemano, Mardar głośniej. Halo. I jest Halo. Dzień dobry. Pan, jakiś który... pan Halo. Znasz pan Halo, to? Który się garbi. Dzień dobry. Dobry. Wyciągnęliśmy Kirkę, kurde, z kanału, więc przyszedł do nas. Wolne w końcu dzisiaj miałem. Znowu. Od tak dawna. Ojej. Czekajcie, no, muzyka chyba za głośno. Nie? Mieliś dzień wolnego. Nie mam takiego czegoś, nie mam L4. Nie mam nic, nie mam chorobowego. Ty nic. Masz L8. 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 Nie, ja mogę mieć T11. No, kochani, trochę aprikorny już rozsadziliśmy. Wiecie, że ogólnie bone meal działa? Mączka kostna na aprikorny? Ja nie wiedziałem. O. Co ty gadasz? No to zmienili. No, to dali, że już możesz... urośnie ci. Jak... Przestań za mną chodzić, bo się boję. Ale tego dawno nie było. Ale i wiesz, co jest fajnego w tej nowej wersji? Że jak zbierasz aprikorny, od razu ci do ekwipunku lecą, a nie kurźwa gdzieś na ziemię, gdzieś się bagują i tak dalej. No. Dobra, idę sobie jakieś surowce pozbierać, coś tego może, a nie, ja muszę czekać, aż Mardar zrobi Pokehila. No właśnie, Mardar, rób Pokehila. Bo ja zacząłem grę 5 minut temu, wyszedłem sobie z ich domku, a tu nagle pachciach, rach, Graveler, jeden cios, nie mam mojego Charmandera. Ty. Wpisz Pokehil. Chyba jeszcze masz opa. Właśnie, sprawdzę. No i? Nie mam. Nie mam opa. Stawiaj. Venom, daj mi opa, proszę. No nie wiem. Proszę. No nie wiem. Ale ja nie jestem Mardar, jak cheatuję co odcinek. O boż. Oj nam zaraz co odcinek. A dziękuję. Nędza. Zobaczcie, kochani, ile złota ja mamy. Potrzebuję. Ty, on chce najpierw Pokehila, tak? Aha. To muszę wziąć boksyt. No boksy tak wykopaliśmy troszeczkę, przepaliłem już. Trapiś, dzień dobry, jak ja dawno nie miałem pixelmony. No, bardzo dawno cię nie było. Bardzo, a ludzie nie żałują i dobrze, też bym nie żałował. Widząc siebie na odcinkach po prostu. Jaka samokrytyka. No my ogólnie rzecz biorąc, wiesz, tutaj zawładnęliśmy krajem tych, jak oni się pustyni. Nazywają? Villagerów. My jesteśmy, wiesz, tutaj oni sobie tam żyją spokojnie, my ich tam nie przeszkadzamy, a z drugiej strony my tu już rządzimy w zamku. Oj, będzie trade center? Będzie trade? Gdzieś ty polas? No ja na dole jestem. A, ty już tam ten... No i płytki też nie wypadają już z tego. Żartujesz? Jak to? Padają do ekwimunku? Tak, od razu. Zarąbiście. Kurde, genialne, w końcu. Zaczynają mi się podobać te pixelmony. No kurde, dużo poprawili. Jest tylko teraz aktualnie z takich, co wychwyciłem, bugów, bo już było, tak jak mówiłem, wiele wersji poprawionych. Poprawek i tak dalej. Tej nowej wersji na 1.7.2. Jedyny bug jest taki, że z trenerem nie można zaczaić. Nie wiem czemu. Aha. Ale to akurat to jest taki bug, który wiesz, jakoś z trenerami nigdy się nie za bardzo nie bawiłem, więc... Tylko też z tymi się nie da walczyć. Czekajcie. Ziorółka, moja ziorółka, gdzie jest ziorółka? Idę szukać jakiegoś niskolevelowca, którego nie znajdę i pewnie zginę i dziękuję bardzo. I widzę, że spieprzyła mi się gadka, czyli muszę znowu się rozkręcić, żeby znowu były popierdzielone odcinki pixelmonów i... Jak mi zjechał za rołkę. Co? Może się napij, bo ci zaschło w gardle. Masz w ani... Dobra, to jest program dla dzieci. Shadow Ball. A! Jest, dobra. Wiesz, póki nie zobaczył ciebie pewnego dokumentu, to nadal jesteś dzieckiem. Jeszcze 4 dni, zamknij się. Jeszcze 4 kurde pierdzielone dni. Już niecałe 4. 4 dni i co wtedy? I pełnoletni jestem w końcu. W końcu jesteś pełnoletni. Czyli będziesz miał ile? 13? No, całe 12. Całe 12. Mardar, to udało ci się? Nie, jeszcze Pokehila nie ma. No, zaraz będzie. Już przerabiam więcej od razu, żeby wszystkie 3 maszynki zrobić naraz. Dobra, powiedzmy, że użyłem Pokehila. Powiedzmy. Cheater. No, tak jakby stał tutaj, no. No. Ja idę expić, ja muszę expić. Ty guzik możesz.
Expić, to ty możesz... Co? Nie powiemy co. Tak. Co? 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 A ja wam nie powiem, a czekajcie, czekajcie, powiem. Kochani widzowie, zobaczcie, znalazłem coś fajnego. Wyspę Cudów. Haha, witajcie na Wyspie Cudów, która jest... Dobra, czekaj, tam się do ciebie. A my mamy szkło w ogóle? Szkło powinno być w skrzynce z piaskiem. Nie, nie mamy. To jest Wyspa Cudów, dlaczego, kochani? Poczekajcie, bo kurde, za oknem mi coś jedzie, jakiś autobus w ogóle, co? Okno otwarte. Co to jest? Jak to w Warszawie, autobus? No nie, straszne. A Wyspa Cudów... coś takiego tam mają? No popatrz. Wyspa Cudów dlatego, że tu się zaczyna... ponieważ jest to wysepka i tak dalej, na szczęście dwubiomowa, więc się bardzo dużo... O nie, slowpoke. Slowpoke'a czym uderzę? Roślina. Pięścią raczej nie. Może spróbuj nogą. Rośliną? Mhm. Spróbujmy. Leaf Tornado, jak go zjechało. Pięknie. Co to za jakieś ślimaczki? Co to za jakieś ślimaczki? Kurde, jak to nisko levelowe. No to raczej nie... Nie, na tej wyspie trafisz, czekajcie. Na tej wyspie, kurde, nie działa. Nie działa, nie na działa. Pewno daleka ta... Znaczy rozległa ta wyspa. No nie, bo przy wieku. Ale wiesz co, powiem ci tak. Tak się jak głupie tutaj ostatnim razem, jak byłem, spawnowały, więc... No jedyny, jaki widzę najniższy, to jest siódmy. A Sheldera można też z Leafa walnąć. Ale po prostu jak ja zobaczyłem, jak wyglądają teraz te... Pokemony? Pokebole, jak się je wyrzuci i w ogóle... Fajnie, wow, takie 3D, nie? Takie. Pozdrawiam. Charmander z Shelderem walczy. Tak. O. Ja w ogóle tutaj powinienem tą Wyspę Cudów oświetlić z deka, bo ja tu nic nie widzę. A, kochani widzowie, no i oczywiście trzeba będzie pomyśleć w najbliższym czasie o Shaderach. Tak, bo wiele osób stwierdziło, że zaje fajnie było z tymi Shaderami. Szczególnie, kurde, tylko nie pamiętam którymi. Ale ponieważ jest to 1.7.2, więc nie powinno się tak bagować. Ty, kurde, jaki jestem pajac. Czekaj, wiecie co? Mogłem wziąć przecież kulę. Od razu bym ją sobie zapełniał przy okazji ekspienia moich Pokemonów. Kurde. I zniknęły mi te potworki, ja pierdzie, ale już sobie nie poekspię. Chewbacca! Dlaczego nie poekspisz? No bo zniknęły. Znikły? Znikły. Dobra, weźmy sobie Pokebola. Znaczy te Pokebola. Hop. I Wyspa Cudów. Hop. A! Chyba, że zrobię tak, że spróbuję złapać jakiegoś wysokolevelowca i... A po co? I wyekspić sobie tego Charmandera. Idź na karpiach poeksp sobie Charmandera korp. I wiesz, korp. Korp. Kuźwo, korp. Zasada tutaj, żeby się spawnowało, to jest tak, stanąć sobie tutaj, poczekać chwilę, zaczną się spawnować. A, przychodzę, Magic Carp, level 19. Ta, ty Kirka zawsze masz szczęście. Dokładnie. No niestety od początku musiałem, że tak powiemy, ekspić tą kulkę, no bo niestety zmieniło się bardzo dużo i trzeba było wszystko zresetować. No i ekspiłem moim czarusiem, no i niestety już ma level 70, ale powiem szczerze, czy żeby mocniej bił? Ja wiem. Rzeczywiście miałeś rację, przyznaję ci rację, że 60 to jest takie... Taka odpowiednia liczba. Na Golbata to ogień, nie? Mhm. Kuźwa, nie mam nic ognistego. Ja chociaż Chandelure może będzie. Chandelure. Koledzy, poczekajcie, gdzie lecicie bez mnie? No i polecieli w cholerę. No zobaczcie, jakie bezczelne. No polecieli na ocean i goni ich. Omygy, serio? No, omygy. Omygy. Właśnie, nie wziąłem kobla. Growlite mnie pocisnął. O, Growlite. No właśnie, mam nadzieję, że Mardart w końcu mi załatwi ten... i tamten. No komputerek i healer już są. O, właśnie. Aha, zapomniałem ci powiedzieć. No tak trochę. To wybacz. Co tu się zrobiłem nic... to specjalnie.
nic się nie spawnuje do cholery jasnej i ciasnej. Ostatnim razem jak tu byłem, to było na tej no wyspie. No to jasnej, było... ciasnej, szerokiej, gładkiej, miękkiej, mokrej, suchej. Wszystko jakiej... raz. A, no to pozdrawiam nie ciebie to i... Uuu, Golbat! Ale przywaliłem bez sensu. Venom, co to się ze mną stało? Zgasł mi żarcik, już nie ma takich pikselmonów. Zgasł mi żarcik. Już gdzie są te pikselmony, które się podziały 20 odcinków temu? Dorosły. Mi... Za dużo w robocie siedzisz, dlatego. No. Ty, z Shadowballa wyjechałem Golbatowi i zginął. Gratulacje. No ale... A właśnie, no ale dobra, ale nietoperze wszelkiego rodzaju to nie są właśnie jakiś taki Shadow albo coś? Nie. Duch, nie, to duch to nie jest. Air i Poison bodajże. Ta. Poison? Aha. Zaraz ci powiem o Golbata, bo mam go nawet. No, Poison i Flying. Chewbacca! Chewbacca! Kuźwa, wyrzuciłem Pokebola, kurde, do oceanu. Na szczęście teraz go łatwiej możesz zobaczyć pod wodą. Mój biedny Chandelure. Ja pierdzielę, co to jest? Ty Venom, weź się tepnij tutaj do mnie. Kirka, no. Popatrz, ile to jest Growlite'ów. Polana Growlite'ów. Kuźwa, ile piesków. Polana Growlite'ów. Łow, 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 łow. Jest, co nie? Łow, łow. Dobra, złapię sobie Growlite'a jednego. Chodź, piesek, chodź. Iglipów. Iglipów. Ciekawe, czy mnie Iglipów rozwali. Pewnie tak. O kurde, będzie trudno złapać Growlite'a. A fajnie jak... Co, gdzie on spadł? No gdzie idziesz do kanionu, kurde idioto? O! Złapałem. Boże, Kijowo teraz robi te płytki. Dlaczego Kijowo? Wolno. O, już masz Charmandera na szóstym, no no. No no no. To ja idę do Wyspy Cudów. Coś się, kurde, przestało to spawnować wszystko. Wow, pokonam igli, puf. No to podleć góry i ty, ale dobry tekst. Igli, puf. Znaczy, nieważne, że on jest igli, buf. Tylko ja mówię, jakby dla mnie jest puf. Jak takie, wiesz, trururu, magiczna kraina, w ogóle jednorożce tego, tam jakieś sarenki z dupy, pingwiny, a to nagle puf i nie ma, bo się budzi wczoraj wstać do szkoły. I się budzisz, bo musisz wstać do szkoły. Ale zjechałem buraka. 40 level. Co? Proszę? Toś on jest psychopatą. Toś on jest psychopatą, no to ja ci to zawsze mówię. Toć on jest karp. Wocium panie, mam 8 level na... Chciałem powiedzieć na karpiu, ale... To prawie brzmi jak na karku. Dobra, wszystkie yes. Maszynki są. Subcio. Brawa dla Mardarta, wiii! Spieprzaj, dziadu. Spieprzaj. A co do tego dziad ma? Tu macie sypialnię razem z doniczką, ale tak trochę po damsku, jak macie... Tak macie, tak trochę, wiecie, ciepło, że macie łóżka naprzeciwko siebie. Sypialnia, nie, ale... Nie, wiesz co jest najzabawniejsze? Jest bynajmniej ostatnio była zwalona grafika łóżka. No! To znaczy nóżki co? Nóżki się bagowały. A to oczywiste. No, z tej strony masz. No ja wiem. No weźcie, no kurwa. O, biedronka, biedronka pełna snów. TP Venom. O Boże, Marder przyszedł. O, Wyspa Cudów, jaka fajna. Dlaczego Wyspa Cudów? No bo wiele jakie cuda tu się działy, jak was nie było. Kurde. No tutaj było z jakieś 40 Pokemonów, prawie jeden na drugim zawsze proszenie. Może przez to, że żeś oświetlił się nie spomniał. Nie. Mówię, jaką ja miałem sytuację. Jak na przykład płynąłem przez morze i przez dłuższy czas nie miało gdzie się spawnować Pokemony z wyjątkiem wodnych, no to aha. Jak pojawił się nagle jakiś ląd, no to nagle 50 Pokemonów na jednej malutkiej wysepce. Aha, ale o co chodzi? I weź tu rozmawiaj z Venomem. A Mardart, właśnie koło domu macie tą polankę Growlite'ów. Jest tu ich w tej chwili jeszcze z 15 chyba. Więc jakbyś chciał poczuć się jak w to niebie. To się z nimi poba. Wibrawa. Ja się z nimi bardzo dobrze pobawię.
No Boże. Ember czy Scratch jest lepsze? Ember. Ja liczę na to, że jak się teraz dzień zrobi, to będzie więcej Pokémonów, bo coś tutaj jakoś tak kiepsko się zrobiło, no. Pokémon. Ty już wszystkie masz. Ja pierdolę. Nic nie powiedziałem. Kirkę! Co się z ciebie zrobiło, chłopaku, kurde? Ogarnij się. Ogarnij się, czyli ma być tak samo pierdzielnięte jak wcześniej. A w ogóle zobaczyłem teraz, że się Pokémon bije od ziemi. Co robi? Jak puszczasz tego potwora, puszczasz swojego Pokémona, to on się może odbić od ziemi, ten Pokémon, zanim się pojawi. Aha. Nie wiedziałem. Podleć do góry, Venom. A, Jiggly, masz rację, ty, ale... Jigglypuff. Dobra, 400 na myślę starczy. Ja jestem ciekaw, czy dam radę na Vibrawie przelecieć. Chyba nie bardzo. Malutka Vibrawka. Vibrawa kuźwa, chodź. Shnix. Widzę, że teraz Kirka będzie przeżywał. Co ja będę przeżywał? Dobra, lecimy do góry, tak? Gdzie ty jesteś? Ja przeżywam wejście w pełnoletność, wiesz jakie to jest okropne? No tak, zestarzałeś się. To wszystko było kłamstwo. To wszystko było kłamstwo, to nie jest takie piękne. Już 200. Wow. Opadamy grzecznie. Fajnie to, fajnie wygląda Salamence. Mhm. Salamence. Właściwie, bo tam jest E. Nie wymawiaj Pokémonów, bo znowu będą hejtować. No właśnie. Oj, tam mam to gdzieś. Haters gonna hate. Dzieje? No i nie ma. To choć odlecimy dalej, niech się Chang zdeczankuje. Okłamali nas. Oj, oj. Wczytuje się mapa znowu. Jeszcze. Ej, gdzie ty lecisz, debilu? Przeciwną stronę jak ty. Znaczy nie, mówię o moim Salamence. O, i właśnie wpadł do wody i... Chodź tu, kuźwa. Wiem, mam przecież Gajardosa. Ja swojego zostawiłem niestety, ale... A czekaj, Salamence się może utopić? Nie. Czekajcie, czekajcie. I nadal nic. No gdzie jest ten kurna Gajardos? Jej, ale teraz może strasznie... w komputerku. Nie, rzuciłem go i go nie widzę. To pod wodą. No kurde, tu głęboko jest. Strasznie teraz łatwo zdobywa się levele. Nikt mi nie mówi, że teraz się takie Pokémony spawnują. Jakie takie? Najwyższa forma mojego wodnego, na przykład. Czyli Salamence. Samurot. A to jeszcze Salamence... Może do góry iść? Ale Salamence to, nie, to jest smok, a nie wodny. A, dobra, sorry. No Gajardos nie idzie do góry, nie? Już więcej. Nie. What the fuck? A teraz spawnuje się więcej legendarów? Czy ja wiem? Że jeszcze żadnego nie spotkałem. Właśnie mi zniknął Blastoise. No. Ale w sensie, czy oprócz Mewtwo i tych legendarów, które były, jest ich więcej? Nie. Nie został żaden dodany legendar? Żaden, nowy. Niestety. Mhm. A spawnowanie? Jak ze spawnowaniem? Żadnego nie spotkaliśmy jeszcze. Ale jest większa możliwość? Nie, chyba. Nie, chyba. No nie, no... Nie, nie wiem, pytam. Ja w tamtym poprzedniej serii udało mi się trafić na tego, jak on miał Zapdosa. I teraz widzę jakiegoś śmiesznego Pokemona, którego muszę obczaić. Czego ty nie musisz obczaić, chłopie? Quilava, czy jakoś takoś. Quilava? Miałem. Siema. Chlup. Jestem. O. Ach to z tym rogiem takim. Mhm. U Jezu, dziura. Łej, się przestraszyłem. A to twoje? Tutaj nie. Samurot, tak? O to nie, chodziło? Moje jest w komputerku. Ale o Samurota ci chodziło? Tak. No i powiem ci, że fajnie. Ja jestem happy, że się takie duże Pokémony
spawnują, bo to przyznam szczerze, że wcześniej bida była, no takiej różnorodności brakowało, a teraz... Ja nie wiem, jakie mam sobie team zrobić. Zrób sobie Dream Team. Weź do tego Niemców. No właśnie, chciałem powiedzieć, Niemców. Że chyba powinienem zrobić niemiecki team. Ale to trochę nie wypali. Płynowałem na Gajardosie, teraz wszystko widzę, co jest pod wodą. Kuźma. Teoretycznie powinienem wydobyć trochę tych kamieni. O, pokeball, dzień dobry. Dzień dobry. I dostałem Power Lens. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Do widzenia. Stałem Jolkę. Ale powiem wam, że ten, że to jest na wersji 1.7.2. Ja przyznam od razu bez bicia, że ja chyba oprócz tego, oprócz Pixelmonów, to tak naprawdę nie grałem na 1.7.2 jeszcze w ogóle. Ja jak jestem nie? w ogóle zachwycony. Grałeś. Gra jak nie, serwer był postawiony. 1.7.2? Tak. Pół człowieku... Na 1.7.2 spędziliśmy wersję, kiedy wyszła 1.7.3 i wyżej do 1.7.10. Bo powiem wam Minecrafta szczerze... A nie, dobra, sorry. Macie rację. Miałem na myśli 1.7.10, które będzie na nowej serii. Nie mówimy nic, Kirka, nie mówimy, tajemnica. Miałeś to, miałeś ją wystawić już w weekend, ale nieważne. No ale jakoś tak wyszło, że nie wyszło. I kochani, na 1.7.10 sobie tam gramy. No i pattern jest tego rodzaju, że... Dziura. Że... Kurde, przyznam szczerze, jestem zachwycony generatorem mapy. Co to jest Magby? Niższa od Magmara. Jezus, jaką fryzurę ma! Głupio. Taki kaczorek. Mhm. Fajne. Gdzie się podziały? Tamte prywatki. Co? Nic. Sznicks. Sznicks to jest jaki, panie Venomku? Mardarku. Co? No Sznicks, no. Sznicks elektryk. Ale dobry elektryk? Są lepsze. No ale... Z tego co wiem, to chyba Pikachu jest nawet lepszy od Sznicksa. Ale lepszy. Nie, nie jest. Lepszy od Nowaka, czy nie? Jeziorańskiego? Nie. Nie. Trapinć. Słuchaj, pogadaj z moją Zorołką. Trapinć. O, a tam fajnie. Ale chamski ruch. Punishment. A po angielsku to jest ukaranie. Po polsku, tak. To jest ukaranie. Znaczy, no tak, po polsku. Znaczy po angielsku, no tłumacząc z angielskiego w sensie. Co to tam lata, Mardart? Venom i jego tłumaczenie na angielski. Z angielskiego na angielski, cicho. Nie tłumaczyłeś jeszcze nigdy z angielskiego na angielski. W życiu. Mardart? Tak Magmara na wysokim levelu czym bym załatwił? Wodą. Ziemią. Kupitu. No wibrawą już próbowałem i trochę wibrawa dostała w pierdziel. No dobra, czyli groundem mówisz? Mhm. Albo rock slide. Tak. Dostałem redstone na sztuk 1. Gratuluję. Zabijając Sznicksa. I skończyło mi się żarcie. Idę po żarcie. No. Kurde, co jest? Cały czas, że nie trafiam. Kurde. To Dragon Breath zrobimy. Nie. Dig? No jaki koleś, no? No. W końcu. Willy Wonka? Co? Willy Wonka! Mów co chcesz, bardzo fajna bajka. Zajebista. To? Ta, jak ona się nazywała? Czekolady, nie, czekaj, co to było? Nie. Mhm. Nie, fabryka ale... czekolady. Willy Wonka i fabryka czekolady. Dokładnie. Świetne to było, mi się cholera. Fajna dało. Bajka, fajna. 3/10 jak dla mnie. O ty buraku, jeden. Trafię? Nie wyszło. Ale to się jakoś inaczej nazywało. Czekaj, 80. Trafiłem. Zaraz sprawdzę, jak to się nazywało. O, Golduck. I leży. Willy Wonka i fabryka czekolady.
No. A nie, i niezwykła fabryka czekolady, czego? Nie, ale to jest... Nie. Kuźma, dobrze, że się to nagrywa, bo to nikt by mi nie uwierzył. Powtórzyłeś to samo, co Barnard i mówi, że nie. Serio? No. Co ty gadasz? O, jeez. O, Zorka moja ma już 50. Ale to nie ta, bo to jest ta wersja z 1971, a mi chodzi o tą nowszą wersję. To samo. Tak samo się nazywa. To jest remake. Diglett, chodź tu, kuźwa. Mój futrzasty kolega chce cię poznać. Moja ulubiona piosenka. Ale no. Proszę nie nuć, ani nie śpiewaj. Ojej, dobrze. To nie zawiozło się Willy Wonka, tylko Charlie i Fabryka Czekolady. Kuźwa, się przestraszyłem, co to jest za skorupki, kuźwa. Jakieś takie kiepskie te levele tutaj są o tej porze roku, no. Idziemy piechotą, kochani. Idziemy piechotą. A co? No zobaczcie, ale na pustyni skorupiaki? No właściwie to są, jeżeli to są... Te, jak one się nazywają? Skorpiony, no to raczej chyba na pustyni. Breaking Bad. Bo one wcześniej były na bagnach, teraz... kurde, wiele się rzeczy poprzesuwa.